I witam wszystkich w odcinku Zagrajmy w Secret 2. Wiecie co? Już wiem, jak tutaj się dostać. Trzeba tylko po prostu chyba tutaj przejść tą rzeką. Gdzie są te świnie? O, dobra. Tutaj sobie cyk, cyk, cyk przejdziemy i powinniśmy się tam dostać. Ja pierdzielę, jak tak można o tym nie wiedzieć. O, i widzicie, już jesteśmy. Ja musiałem gdzieś tak, kurczę, chuje muje gdzieś wychodzić. Co to za krew? Może przepraszam za tak słanie. Dobra, przejdźmy się tutaj. O, jest rolnik. Tu już karzony. Piekielny hołd. Co to jest piekielny hołd? Poczekajcie, poczekajcie. Panowie i panie. Zaraz ja tutaj muszę odczaić. Nie, to nie to. To wyłącz, to włącz. Dobra. Piekielny hołd wzmocnienie. A, wali wzmocnienie. W sumie nie walić, ponieważ nie później nam się przydadzą, a ja debil jestem, tego nie używam. Ale jak na razie to może to zostawmy. Dobrze, to posprzedajmy. To są jakieś amulety. Kurne na czary. Dobra. To jest wartości bojowe, alchemia. To jest jakiś trofeum, dobra. Dobrze, jest i laska. Lady Mirivel, witaj, pozwól, że się przedstawię, jestem pani Mirivel. Jej, aż dzięki tobie normalnie dostałem boosta. Dzięki, laska. Zdobądź zapiski mego zmarłego męża z ruin naszej winni. Znasz starą strażnicę, gdzie zajął pozycję kapitan straży Gabroho? Z starej ścieżki wiodącej do odległej doliny. Nazywam ją Doliną Skalnej Grani. Chcę mi się tam wycofać i złożyć nową osadę, gdzie nie zagrożą nam trakonianie ani duchy. Niestety trakonianie już odkryli wejście do doliny, więc nie możemy się tam osiedlić, póki nie zostaną zlikwidowani. Nie wiem, jak możemy pozbyć się trakonia z doliny. Mój święty bądź małżonek mówił mi, że rozważał już rozwiązania i spisał je. Kiedy zatykałem naszą willę, musiałem uciekać. Nie zdążyłam zabrać notatek, ledwo wyszłam z życiem. Czy możesz poszukać w willi zapisków mojego męża? Kiedy je znajdziesz, znajdzie kapitana wystraży Gabriela. Czyli co? Czyli tam, gdzie byliśmy ostatnio? A nie. Już myślałem, że musimy tutaj iść. Serio. Jednak jest no problemo. Senorita. Wystarczy przejść. Tutaj? Mamy radę tu przejść? Skąd to mamy? 13, 30, nie wiem, skąd ja to mam, naprawdę. Aha, dobra, tutaj chyba nie przejdziemy. Z tego co ja myślę, więc musimy się wrócić cały ten kawał. Hen, daleko tutaj, kurde, już jakieś czary się robią. Ludzie tutaj pierunami strzelają. Szatany, patrzcie tutaj. Koni, kurczę, nie wiem, czy koń, czy to ja. Jak widzicie, jestem w opakowym stanie. Ledwo uszedłem z życiem, ale na szczęście mój Bóg mnie ochronił, amen. Dobra, już to źle mówiłem na sam początek. Jak pani gada, to nasz bohater. Za to go lubię, za to z nim chodzę. Zarękę po półki do sklepu. Dobra, zbliżamy się, jesteśmy. Hello, nigga, nigga. Gin, psie. Łachudro. Szatanie. Dobrze, tu są jakieś fajne zapiski. Co to? Combo bombo. Super. Tu jest plan. Super, tu jest skrzynia. Złoto. Dobrze. Bardzo dobrze. Tylko szkoda, że nie ma tutaj nic więcej fajnego do zgarnięcia. Tego mi najbardziej żal. Chodź na konia, Migiemku. Jeździectwo. To jeździectwo ma na poziom 300. Więc jeździ nam się idealnie. Okej, okay, dobrze. Musimy zrobić tak, że się wrócić z powrotem tą krętą drogą.
która jest kurewsko wpływająca. Przejdziemy sobie na tą stronę, ponieważ po tej stronie lepiej się prowadzi nasz pojazd, zwanym, nie wiem jak ten nasz konar się nazywa, jeździsiak albo zemek. Nazwijmy go, nie wiem, piszcie w komentarzach jak mam go nazwać. Ewentualnie jak znajdę w tym, tutaj, jak się mi koń nazywa. O, jest. Rogatka! Haha! Mój koń nazywa się Rogatka. I tak zapomnę. Dobrze, jest jedna nasza laska. Super! Tak! O Jezus, jestem głupi. Po co ja miałem... Przecież ja tutaj nie miałem się wracać. Super. Zagadałem się, zamyślałem się. To wszystko przez was. Wasza wina. No wy mi kazaliście nagrywać z Cycle 2. Naprawdę. Wasza wina. Ale dobra, musimy wrócić do tego bytrwała. Strażnika Grindelwald, jak ten. Tylko imię mi się kojarzy z biczem, tak jak są. Ci puści. I tam któryś tam rodzaj. Rodzaj tych pusy to takich. Chyba ci tacy czarni, szczupli. A nie, to są menosy, menosy. A to są Grindelwald. Nie tak fajnie. Niby to jest Japonia, niby to są japońskie. Japońskie nazewnictwo, japoński język, ale to jest pomieszane z hiszpańskim i oni tak fajnie tak z grundy coś tam, albo czekajcie, jakiś tam była ta nazwa jakaś hiszpańska, boże no. O, jak ma ten ziomek, ten co ma takie fajne łapy, takie rękawice, to fajnie tak Diabolo napierdziela, nie? Dobra, to było bez sensu. Kapitan straży Gabelta? Gabelta? Dobra, mi się z tym. Te zapiski jaśnie pana? Daj mi je, od razu je przeczytam. Porozmawiaj z kapitanem Czarne Serce. Z zapisku wynika, że kapitan Czarne Serce założył obóz w Zatoce Lwa Morskiego i obsadził go ludźmi. Kapitan jest uważany przez Drakonia za wrzutka. Mogłoby się udać przyciągnąć kapitana i jego ludzi na naszą stronę i połączyć siły. Wróg mojego wroga jest zwykle moim przyjacielem. Kapitan otrzyma trochę złota, a jednocześnie tylko na zemsty. Jakżeby mogło coś pójść nie tak? Myślę, że to bardzo dobry plan. Znajdź kapitana Czarne Serce i przekonaj go, by pomógł nam odzyskać Dolinę Ostrych Grani. Jej! I jak mam tam się dostać? Pewnie gdzieś tutaj, tym. Powiem wam, że no. Że no fajnie. Fajnie, chciałbym tego pod parę razy pokonać. O, tu jest przejście, wejście. Tu do tej doliny. Spoko, dobra. No problemu. Nagrywamy 7 minut. Może byśmy zrobili tak, że... Ja bym chętnie się tutaj przyszedł. Zapomniane doliny. Tu coś jest w ogóle. Tu mam wszystko zrobione. No cóż, przejdźmy. Ach, czort. Pójdźmy do tego Czarne Serce. Ach, nie stracę. Wypadałoby to zrobić. Dobra, super. Muszę się cofnąć. Cofkę tak zwaną zrobić. Żeby dojść do morza. Ale widzę morze już tutaj jest. Pomidor żółwie. Ciężki żółw. Tak, proszę państwa. To są takie nazewnictwa w Sigredzie. Ciężki żółw. Kurde, poziom 17, więc ten żółw nie jest taki tam łatwy. Ja mam 24, więc mam już tam wywalone na niego. Ale no problemu, dzięki naszemu koniowi, Rogatce, tak zapamiętałem jej imię. Za sekund 5,5 powinniśmy być przy tym fajnym naszym doktorku. Czarne Serce. Znaczy kapitanie Czarne Serce. Dobrze, gdzie teraz mam się udać? Stoka piratów. Z piratu. To jest grubsza sprawa. Panowie i panie, to nie jest kurczę takie hola siup. To jest bardzo poważna sprawa. Jak wiadomo, piraci są. Ha! Super. O, dobrze, już miałem, już się bałem, że ksiądz zejść tam na sam dół. Ale okej, jest i nasz kapitan piratów Czarne Serce. Mamy wygnać Drakonia z doliny za 30 sztabek złota, to mi nie wygląda na dobry interes. Zrobię to, ale za 40 sztabek, to moja ostateczna oferta. Co wy na to? Quest completed.
Tak, na lata. Dobrze, więc 40 sztabek złota i wchodzimy w to. Tylko pamiętajcie, żeby złoto było przygotowane. Mogłoby się zrobić dosyć nieprzyjemnie, gdybyśmy go dostali zaraz po dotrzymaniu umowy. Myślicie mi wiadomo, że kiedy będziecie gotowi do bitwy, wtedy wyruszamy. Cyk. Super, tak? Wyruszacie? No to gdzie to mają nas? Lecimy. Tu w ogóle coś jest fajnego? Z tego co na razie widzę, to nothing. Więc popędzimy znów, znaczy pojedźmy znów z powrotem. A, champion. Walić go jak na razie. Szybko, wróćmy. Może w czasie przerwy postaram się tego potwora, znaczy nie że dobić, tylko jako tako jak na razie zorganizować sprzęt na niego. Chyba nie byłoby go zaciućkać jak najszybciej. Dobrze, tutaj jest ten bliżutko. Będzie taki skrót, jakże, że nie. To są same góry i doliny. Że padł błoto. Ha, nie trafi we mnie toporem. Przepraszam, trochę jestem chory jak coś. Trochę mogę smarkać. O, chciałem się popisać, mi ucho zatkało. Karma wraca. Więc tak, trochę jestem chory, trochę mogę pokasywać, trochę mogę mieć grypę, trochę mogę smarkać, czego bardzo nie chcę robić, ale czasem trzeba. Bo już nie ma innej drogi. Świetnie, wiedziałem, że można ciebie liczyć. 40 sztabek złota to nie mało, ale przynajmniej możemy być pewni, że ta kampania zakończy się pomyślnie. Zamierzam od razu wysłać do pani Miliwe. I pewnie zapytali do pani Miliwe, tak, odnaleźć Terminiusa, mistrza Fechtung. Teraz musimy jakoś zdobyć złoto. Ludzie tutaj nie są zbyt bogaci. Wydaje mi się, że moglibyśmy zebrać od nich najwyżej 6 sztabek. Stary mistrz miecza Terminus mieszka smutnie w Dolinie Ostrych Grani i może mieć gdzieś ukryte trochę złota. Znajdź go i poprosimy okolicznych mieszkańców o udzielenie wsparcia w złocie. No nie mówcie, że teraz to jest ten. Ha! Wiedziałem, że to będzie w końcu ten. A tam jestem pierdzielony Banshee. Ale co? Zrobimy takie coś. Wrócę do tej laski i poszukam tam takiego wejścia, bo niby tam mamy zaznaczone, że jest tam jakieś wejście. I fajnie by było wykorzystać ten fakt, że to wejście jest. I ominąć tego Banshee i dostać się do tego złego mistrza, który już, jak już widzimy, wiemy, że jest martwy. Super. Ale spoko. Mamy tutaj troszeczkę czasu. Trochę szkoda, że mi się zacina znów. Spadają FPS-y. Ale dobra, szukamy tego wejścia. Wejście będzie gdzieś tutaj, pewnie. Zapraszam. O, jest i fajnie wejście. Super. Mam nadzieję, że się otworzy jakiś taki czas, jakikolwiek. Aha. No blaska, no man. Ty bez jaj, no jak mam ten klucz otworzyć? Skoro nie mam żadnego klucza. Jakaś dźwignia czy coś? A nie by było, jakby jakaś dźwignia. Hey, hello. Wiem, że to nie Beyond Divinity, tutaj nie ma dźwigni pokazanej, także na pierwszy rzut oka wiemy, że to jest dźwignia. No, powiem wam, trochę szkoda. W zamyśle trafiliśmy, tak, tutaj jest skrót, ale nie trafiliśmy, że mamy klucza na dole. Gdzieś tu będzie klucz. Może ten będzie miał na sprzedanie klucz. Klejnoty. Amulet, napoje. Tu jest napoje.
600, ja mam ile kasy? Ale mam kasę, mam w ciort. Dobra. Prawie 200. Ale dobra, dobra, dobra. Przepraszam bardzo. Na razie zakończymy tutaj ten odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, papież na Facebooku i ja postaram się poza odcinkiem skombinować sprzęt na tego Banshee. Tylko zniszczymy jak najszybciej, bo już go nie lubię. Dobra, więc trzymajcie się, cześć!